Wiesz co, bo się zastanawiałam nad tym, jakie książki wybrać. Strasznie trudno jest wybrać jedną książkę, która była ważna. I pomyślałam bardziej chyba o autorach, którzy byli dla mnie ważni. I oczywiście jest wielka pokusa, żeby mówić o Sadze rodu Forsythów, bo to jest taka książka, którą przeczytałam przynajmniej 7 razy, wszystkie tomy. Ale pomyślałam o innym autorze, bo ja mu sporo zawdzięczam jako autorka opowiadań. To jest całkowicie zapomniany autor Somerset Maugham. Nie jest to literatura, wiesz, jakaś bardzo ambitna, nie wiem, czy nawet by trafiła do takiej szufladki literatura środka, bo to był dosyć popularny autor przed wojną. Natomiast coś takiego było w tych opowiadaniach i w powieści też Malowany welon zwłaszcza, co wydaje mi się, że sprawiło, że ja w ogóle piszę.